Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Dusia. Na początku filmu poproszę Cię o subskrypcję kanału, aby być na bieżąco. Chciałabym również, żeby mój kanał się rozwinął, żeby było Was coraz więcej, dlatego bardzo proszę o subskrypcję, a teraz już zapraszam Cię do oglądania dalej. Cześć, powiedz. Położyć kamerę? Nie, będę trzymać. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Co prawda nie nagrywaliśmy o Jaśku. Nie nagrywaliśmy dla Was nic wczoraj. Nie chcesz? Z tego względu, no masz tu Pana Pingwinka, tak? Nie nagrywaliśmy nic dla Was wczoraj z tego względu, że praktycznie cały dzień Jasiu, tworzyłam prezenty na dzień babci i dziadka. Jasiu, za chwilę wyrzucisz ten serek. Przestań już rzucać tym, zjedz do końca. I dzisiaj rano co prawda jeszcze kończyłam, żeby to wszystko było, żeby to wiecie, przesłać te swoje projekty, żeby oni mi to zrobili na czas. Mam nadzieję, że to właśnie zdąży przyjść, bo dzisiaj rano właśnie około 9 już im wysłałam te projekty wszystkie, więc tak, jak to przyjdzie, to Wam nagram, ale Wam pokażę oczywiście po dniu babci i dziadka, no bo nie chcę tutaj, żeby ktoś widział, no bo to już byłby taki wiecie, no... Każdy by już wiedział, co dostanie, tak, więc trochę bez sensu. Także dopiero Wam to, ja to mogę nagrać, ale właśnie Wam to wstawię później. A teraz właśnie byliśmy u przyjaciółki, tak, Jasiu? Byliśmy u Bobasa, tak? Jasiu pomagał przy zmianie pieluszki nawet. I jak chcieliśmy mu go zabrać, to po prostu tak się rozryczał, bo miał go na rękach, wiecie, no siedział po prostu, ale go tak miał położonego. I tak się rozryczał, powiedz Jasiu, nie płakałeś, że ty zabieraliśmy Bobasa? Tak. Chciałeś mieć go? Tak, jutro pojedziemy, dobra? No, także naprawdę, Jasiu jest taki mega opiekuńczy. Jeszcze nie ma 3 lat, a naprawdę już wszystko, jak wie, że trzeba pampersa przebrać, to już przynosi chusteczki, wszystko. Skarpetkę ubiera. Także naprawdę mega pomocny. Jutro mieliśmy właśnie jechać do tego laryngologa dziecięcego, ale odwołaliśmy wizytę z tego względu, że Jasiu na języku ma aftę, a nie wiem, czy od razu by tego właśnie wędzidełka, wiecie, no nie podcinali, więc nie chcę mu tutaj robić bólu, bo jeszcze ten języczek nie jest wyleczony. Cały czas czekamy na ten drugi wynik wymazu, bo jeden wynik, no masz języczek. Jeden wynik jest i w nim jest wszystko w porządku, ale czekamy cały czas na ten drugi i ten drugi tam właśnie pisze, że do tygodnia czasu, także no cały czas czekamy, zobaczymy co będzie. Dzisiaj, tak jak mówię, mamy poniedziałek, no do środy maksymalnie muszę już znać wyniki i wtedy będę go znowu umawiać do tego lekarza online, po prostu telefonicznie. No i zobaczymy właśnie, jakie będzie tutaj dalsze leczenie, także Was tutaj poinformuję o wszystkim. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że subskrybujecie mój kanał. Codziennie tam kilka osób przybywa, także bardzo się cieszę. I oczywiście nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Jeśli chodzi o ten nawilżacz powietrza, o którym Wam wspominałam ostatnio, naprawdę jest super. Już go testujemy dobrych kilka dni i codziennie no, sprawdza się rewelacyjnie. I Jasiu miał taki... Poczekaj, Jasiu, zaraz. Teraz będziesz miał rybki. Jasiu miał taki problem, że właśnie budził się i zasypiał z zatkanym nosem. Mimo, że nie miał kataru, nie miał przeziębiony ani nic, po prostu takie było suche powietrze. I od czasu, jak pierwszy raz włączyliśmy ten nawilżacz, to już problem zniknął, także to był problem suchego powietrza. Co położyć? Kamerę? Nie, bo ty ją zabierzesz na pewno. Ja sobie już rozmrażam mięso na jutro na obiad, w sensie, że do mielone do spaghetti. Od razu sobie już dzisiaj przygotuję wszystko i jutro się na świeżo po prostu to odgrzeję, bo taki sos pomidorowy im bardziej jest odgrzewany, im więcej, tym jest lepszy, także sobie do dzisiaj zrobię. I zaraz też jeszcze wstawię jedno pranko, właśnie jedno ściągłam. Zaraz sobie wstawię jeszcze jedno i po prostu no wywieszę, żeby wiecie, do jutro znowu przeschnie i tak w kółko i będę musiała prasować, tak myślę, że może zrobimy tutaj to jedzenie i pójdę po prostu sobie poprasować. Mamy przed 6, przed 18 w sensie, więc sobie też wykąpię Jasia. On mi co prawda w aucie przysnął, ale go obudziłam, bo potem byłaby masakra. Jasiu, czemu tak robisz taki bałagan na stole? Jasiowi robię rybki. No nie rób, tak widzisz, jaki bałagan. Jasiowi robię rybki, paluszki rybne, żeby sobie zjadł. No i tak. Zobaczcie, Jasiu jest obcięty w ogóle. Pokaż Jasiu swoją fryzurę. Nie pokażesz? No pokaż. Wstydzisz się? Co? No super wyglądasz.
Baba, nie baba. Babkę robisz? Ale tu nie ma piasku. Co tak śmierdzi tu? Coś nam się pali? Nie wiem skąd to. A z piekarnika chyba, bo tu widzę jakiś kawałek sera z zapiekanki spadł ostatnio na dole i to się po prostu pali nam. Pali? Pali? Także jak to zrobimy, te ryby i ten piekarnik ostygnie, to muszę to wyczyścić, bo zapomniałam szczerze mówiąc o tym, że to nam spadło. I jeśli chodzi o tego laryngologa, to ja go przesunę, bo to musi mieć zrobione, wiadomo, ale ja chcę najpierw wyleczyć te afty, żeby mu tutaj nie robić podwójnego bólu, to niby nie boli te podcięcie, ale jednak wiadomo, że doktor musiałby te wędzidełko zobaczyć i w ogóle, a on ma właśnie tutaj z boku na języku aftę dużą, także na pewno by to sprawiało mu ból, więc nie chcę tego tutaj po prostu robić. Przesuniemy to. Ja w sobotę jadę. Jasiu! Fuj! Ja w sobotę jadę do dentysty, ale ze sobą, nie z Jasiem. I później nie wiem, na kiedy mamy kolejne wizyty, także muszę popatrzeć właśnie w telefonie, bo to mam wszystko wpisane. Co, kiedy, chyba ten, o Jasiu, ten okulista jest chyba dopiero na 2 marca, jak się nie mylę. No i tak. Filmik poprzedni też pojawił się niestety z opóźnieniem. Mam nadzieję, że dzisiaj, czyli w poniedziałek, uda mi się go wyedytować i że właśnie w poniedziałek go już zobaczyliście, a ten filmik zobaczycie we wtorek. Mam nadzieję, że tak się uda. Jasiu, nie wiem właśnie jak to tutaj zrobię, ale mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. No bo tak jak mówię, po prostu wszystko mi się przesuwało z tego względu. Ja, czemu się brudzisz? Z tego względu, że robiłam te projekty. A to wiadomo, że jeśli chce się to fajnie zrobić, no to trzeba jednak trochę czasu poświęcić i faktycznie no całą niedzielę na to spędziłam. Byliśmy jeszcze na kawce, także no wiadomo też trochę czasu odeszło. Dzisiaj rano, zaraz rybki będą. Dzisiaj rano sobie ustawiłam budzik na 6, żeby to dokończyć, te projekty, wiecie, w spokoju. Ale niestety Jasiu od razu się obudził. On ma takie coś, że jak ja stanę z łóżka, to od razu już siedzi na łóżku i się pyta, mama, gdzie idziesz? Także niestety nie udało mi się tego zrobić bez niego i praktycznie obudziłam się o 6 i do 8 czuwałam, że tak powiem, bo nie zasnęłam, wiecie, starałam się nie zasnąć, ale on mimo wszystko, on nie spał, co ja na niego spojrzałam, to on nadal nie spał. Ja już nie bierz Miraszku, bo mnie jest zimno w nogi. I dopiero o 8 już się wkurzyłam po prostu i wstałam i on też wstał, także na pewno za chwilę będzie już zmęczony. Więc sobie go wykąpię i wiecie, na spokojnie sobie zje te rybki jeszcze i wtedy już niech idzie spać jak chce o 19 i tyle. Jeszcze tą godzinkę muszę go po prostu tutaj przeciągnąć. A nie pogadywałam wam też nowych paznokci, jakie sobie zrobiłam. A to była mama. No to była ta mikrofala. Takie bordowe tutaj błyszczące sobie zrobiłam i no ta ręka też taka sama. Mówiłam, że będę sobie robić tymi naklejkami jeszcze, ale w końcu było tak, że chciałam to, wiecie, skończyć jak najszybciej, więc już stwierdziłam, że robię bez tego. Rozmrażam sobie tutaj mięso w mikrofali, ale niestety jeszcze nie jest, także może zabiorę się za robienie sosu, chociaż ja sos robię tak, że najpierw podsmażam mięso mielone i dopiero do tego dodaję, wiecie, koncentrat i tak dalej, także chyba jednak poczekam, aż to mi się do końca zrobi, wtedy się rozmrozi i wtedy będę robić. Mogłabym sobie w sumie ugotować makaron i sobie w pojemnik włożyć, żeby już jutro tego nie robić i żeby się zabrać do tej prasowanki od razu, także tak pewnie się do was odezwę. Zrobiłam właśnie ten sosik. Makaron też już sobie ugotowałam, także już schowałam go w sumie do lodówki w pudełko. Będę miała już na jutro wszystko gotowe. No mówiłam właśnie, że sos jest gorący, także jeszcze będzie sobie tutaj stał. Mamy dopiero godzinę, no za 15, 7, także postoi sobie jeszcze tu kilka godzin, a jak zrobi się, wiecie, chłodny, to go wstawię po prostu do lodówki. I będę miała obiad na jutro gotowy. W kuchni mam też ogarnięte, muszę tylko tutaj właśnie schować toster i no tu jest blacha z Jasia rybkami po prostu.
No i zaraz idę go wykąpać, położyć, bo chcę już iść spać. Ja robię sobie pranie, jeszcze wstawię dwa automaty, żeby mieć już wszystko też ogarnięte. I zajmę się montażem filmiku dla Was, no i później będę jeszcze pracować, mam nadzieję, że mi się uda. Najwyżej sobie jutro po prostu dłużej pośpimy i tyle, ale wolałabym wszystko ogarnąć, niż znowu latać jutro od samego rana. No Jasiu chce już niuńku, także idę go już kąpać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dzisiaj taki krótki filmik, ale mam nadzieję, że też Wam się podoba. Zostawcie oczywiście subskrypcję, komentarz. Widzimy się jutro. Cześć! Tu chodź. Tu skręcamy. Tam idziemy do mięska. Wiesz? Chodź. Chodź. Nie wiem. Aha, tak zbliżać. Ty masz całe opakowanie żelków w domu. Idziemy teraz wodę. Chodź. Chodź, bo nie mamy wody. No chodź, wiem, jeszcze mamy dużo do sklepu do przejścia. Chodź.